Imperalei... Nie. Imperelelibizmy. Imperelelibi... Kurde, simsalabim. Imperalelibizmy. Imperalelibi... Jak Ibiza tam na końcu, to ja wiem. Coś związanego z imperium? Imperalelibizmy. Każda z dziewcząt odkryła na swoim łóżku powitalny list, który oprócz gratulacji zawierał opis imponderabiliów projektu Lady. W projekcie Lady obowiązują One też tego nie potrafią wymówić. Imperalalizm? Imponderabilium, co to jest? Właśnie to słowo. To słowo. Jakie? Powiedz to trzy razy. Bo że są najważniejsze takie trzy imperalibizmy, że szacunek, godność i zaangażowanie. To są takie słowa imperialistyczne, które trzeba śledzić, dostrzegać, reguły, ale nauczysz się. Dzielne dziewczyny, widzisz. Popelina. Popelina to jest wiocha, robić wiochę. Jakaś potańcówka? Jezu, potańcówka, skąd mi się to wzięło? Popelina to jest magiczna herbatka. Co ty bierzesz popelinę, nie? Że jakaś taka, nie wiem, dziwna, może jakaś zakręcona jesteś, że bierzesz popelinę. Dziwne to słowo. Ej, cicho, jakaś kobieta przyszła, za głośno jesteśmy. Bardzo przepraszam. Ej dziewczyny, nie róbcie popeliny, naprawdę. Ale muzyka, taka złeg. Ej. Okej. Popelina, czyli niezły melanż. Taka trochę melina w domu. Ja mogę tu przeklinać? To jest brzydkie słowo. Dupczman? Po włosku się mówi, jak ktoś ma szczęście, to ma dupę. Ma kulo. I to jest może taki człowiek ma szczęście. Nie? Ale szczebie dupczman, nie? Taki, ale szczebie farczasz. Dupczman. Kto by nie wiedział, to jest bardzo znane słowo. Zobaczymy. Może mi pani wyjaśnić znaczenie tego słowa? Wiem, że dupczman... Przepraszam za te słowa, bo aż mnie głupio mówić przy pani. Nie mów! Nie mów! Ale dupczman to mężczyzna niewierny. A, niewierny! Aha, czyli taki... Czyli taki dupek. Jest bardzo dużo dupczmanów na naszym świecie. Włamywacz. No włamywacz to jest ten, co się włamuje do domu. Włamywacz to ktoś, kto się dostanie przez okno i zabierze nam nasze cenne rzeczy. A la ninja, który się włamuje, kradnie. No to chyba raczej nie jest typowy włamywacz. Włamywacz może serc? Włamywacz to jest po prostu... Włamywacz to po prostu męski narząd płciowy. Co? No, też się, wiesz, tak włamuje do kogoś innego miejsca. Przepraszam, czy chciałabyś zobaczyć mojego włamywacza? A dlaczego włamywacz? Lampacz, ojeju, ja już to kiedyś słyszałem, to jest chyba łódzkie słowo. Przecież ja znam takie słowa od lampienia, czyli patrzenia się chyba. To jest ktoś, który się świeci, czy ktoś, który może ma dobrą energię. Albo to jest koleś, który jest bardzo wylizany. Lampacze to są ci, którzy podglądają dziewczyny. Odpalam. Hej, lubiłam tą Bridget. Tak myślałem, bym tego lampacza sobie lampnęła. uwielbiam. Masz lampacza, dziewczyno. Musimy kupić lampacze. Jeżeli dobrze zrozumiem, to jest butelka taka prosecco, szampana. Z gwinta pijemy lampacza, na przykład za 6 zł. A to samo mi się podoba, chyba sama będę go używać. Ej, daj mi tego lampacza. Jak pójdziemy na lampacze, odpalimy włamywacza. Kurczę, wyjdę z tego nagrania, że będę tak jakiś jojo gadał. Jakiś taki uliczny się stanę, tutaj dresy luźne. Dziękuję bardzo. Fajne to. Straszne było. Możemy to jeszcze raz nagrać?